Dobry wieczór Państwu. Dziś w studiu telewizji CW24 goszczę Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, pana Stefana Niesiołowskiego. Witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór, dokładnie. Panie Marszałku, sprowadza pana do Włocławka debata pod wszystko mówiącym albo nic mówiącym tytułem. Problemy demokracji w Polsce. Jakich pytań spodziewał się pan i jakie pytania padły? Znaczy jeszcze nie tylko ta debata, jest ważna oczywiście i ta debata się już odbyła, natomiast miałem konferencję prasową z udziałem także naszych posłów, senatora Persona, pani poseł Kopaczewskiej, pana posła Wojtkowskiego, teraz jadę do gminy Choceń, także to jest wiele spotkań, natomiast ta debata, to był mój wykład na temat demokracji, głównie mówiłem o plusach, bo widzę ogromne plusy. Uważam demokrację w Polsce za wielki sukces, także zagrożenia. Pytania dotyczyły spraw niektórych takich teoretycznych, jak na przykład okręgi jednomandatowe, kwestie prywatyzacji, szkolnictwa. Nie było to dość dziwne pytań w ogóle o cały blok rosyjski, jakby to w ogóle, może to było interesujące, pytań było tam 5 czy 6, a osób było ponad 200, więc ponad 200, także trudno mi taki wniosek wyciągnąć, a w każdym razie w pytaniu kwestia rosyjska nie padła. A o tę kwestię rosyjską może zapytam jednak, ale pod nieco innym kątem, skoro mówimy już o kondycji polskiej demokracji, czy ten język debaty publicznej, jaki od kilku miesięcy co najmniej przetacza się przez polskie media, jest czymś naturalnym pana zdaniem? Znaczy ja uważam, że język, niezwykle brutalny język PiSu, który prowadzi taką mniej więcej narrację, że Polską po wyborach 2007 roku rządzą ludzie, którzy nie powinni rządzić, a po katastrofie smoleńskiej zaostrzył to. Przedtem to nie byli patrioci, to byli ludzie, którzy nie dbają o interesy Polski, podporządkowują Polskę obcym wpływom, obcym państwom, a po katastrofie smoleńskiej wręcz mordercy, zdrajcy, ludzie, którzy mają krew na rękach. To trwa, to trwa już 4 lata. To jest pewna próba wykorzystania wolności, obszaru wolności do zdobycia władzy w drodze niedemokratycznej. To znaczy, to jest coś takiego, właśnie kwestionowanie wyników wyborów. Już tych, co się odbyły, być może w zamyśle tych, co będą, to jest próba kreowania siebie na ludzi, którzy mają mandat moralny do rządzenia, który się nie bierze z wyborów, tylko z innego nadania. Na przykład z tego, że domagają się ukarania winnych rzekomej, całkowicie wymyślonej, bo nie było takiej zbrodni popełnionej w Smoleńsku. To brednia jest, nie było takiej zbrodni. Natomiast to jest dla demokracji, może nie groźne, bo nie zdobędą władzy. W Polsce, gdyby ktoś obalił demokrację, jestem pewien. W Polsce, gdyby ktoś obalił demokrację siłą, trafi do więzienia. Natomiast mogą zaszkodzić i szkodzą. Te burdy na krakowskim przedmieściu były szkodliwe dla obrazu Polski. Jeszcze jedno pytanie z tym związane. Czy to nie jest tak, że my w Polsce, a właściwie politycy w Polsce szukają tematów zastępczych, obok dość ważnej chyba dla każdego z nas, bo każdy będzie emerytem dyskusji o otwartych funduszach emerytalnych, o wielu innych sprawach, jak kondycja polskiej gospodarki, jak polska prezydencja w Unii Europejskiej, choćby temat Smoleńska jest tematem, który przykrywa jak gdyby najbardziej aktualne, najbardziej bieżące tematy. Ale co to znaczy politycy w Polsce? No jedni szukają, inni nie. No ja należę do tych polityków, którzy uważają, że dyskusja o Smoleńsku jest całkowicie zbędna. Jest to, że tak pan powiedział, przykrywa czy odwraca uwagę. Jest to próba wykorzystywania tragedii, śmierci ludzi, do dorwania się do władzy. Jest to temat, który absolutnie wykorzystuje PiS. No i oni to robią, ja tego nie robię. Nie ma czegoś takiego jak politycy polscy. Są politycy polscy, którzy mają różne poglądy. W tej sprawie wina za poziom debaty, za język agresji, za zamulanie debaty publicznej wymyślonymi problemami, jak na przykład zamachem, którego nie było, leży po stronie PiS-u. Chociaż z drugiej strony też spotykam się z takimi opiniami, że ten język debaty w Polsce i tak jest dość delikatny w porównaniu z innymi krajami, choćby Włochem, gdzie tam w słonecznej Italii często dochodzi do rękoczynów, na przykład w parlamencie. Słowem, czy
ten sposób wymiany poglądów, wymiany myśli nie jest też jakby znakiem polskiej demokracji, czymś do czego powinniśmy się jednak przyzwyczaić? No, ale chciałbym usłyszeć, czy dobrym, czy złym, bo teraz nie wiem, czy pan nas stawia za wzór, czy mamy się poprawić, bo na tle można wskazać zawsze niektóre kraje, gdzie jest gorzej, gdzie dochodzi do agresji bezpośredniej. Chociaż w Polsce dochodziło, jak ktoś tam poturbowano, zdaje się, jakiegoś człowieka, jakieś te ci chuligani powieszani tymi flagami, symbolami patriotycznymi, dopuszczali się jakichś chuligańskich, tam komuś ubliżano, przynajmniej to widziałem w telewizji. Nie wiem, jak powszechni byli tam chuligani. Natomiast są też oczywiście miejsca czy parlamenty, gdzie poziom debaty jest wyższy. Polska jest gdzieś po środku. Ja uważam, że możemy być dumni z demokracji. Mamy stabilną demokrację, poziom debaty w parlamencie nie odbiega w Polsce od innych krajów. Natomiast mamy grupę ludzi, która demokracji szkodzi, wywołuje burdy, awantury także w parlamencie, na przykład poprzez przerywanie, ubliżanie premierowi, mówienie o zdradzie i tak dalej, pytanie na jakim jest kursie, czy porównywanie, mówienie gorsze niż śmieć. No, to są obrzydliwe, nikczemne wyzwiska i sytuacje. Takie, ale to jest grupa ludzi, to jest PiS, no, to jest tylko PiS. PiS jest w tej chwili czynnikiem bardzo szkodliwym dla narodu i państwa polskiego. Prawo i Sprawiedliwość uważa pan za największego przeciwnika? Tak, za szkodnika. Szkodnika. Szkodzą narodowi i państwu polskiemu, dlatego że niszczą demokrację i kompromitują wizerunek Polski w świecie. A te skargi, jeżdżenie, donosy na Polskę, które składają, jeżdżą jakieś samozwańcze grupy, które się nazywają prawdziwymi Polakami i wygłaszają donosy na Polskę, na świecie, no to jest niszczenie wizerunku Polski. To jest jeden z problemów demokracji w Polsce, ale czy jedyny, panie marszałku? Na przykład demokracja lokalna. Nie tak dawno świętowaliśmy 20-lecie tej demokracji. Sprawdziła się? Tak, bardzo się sprawdziła. Oczywiście mamy wiele problemów. No, problemy realne to są społeczne, gospodarcze. Jest wielu ludzi biednych, wielu ludzi, którzy nie mogą lekarzy kupić, bo ich nie stać, przynajmniej wszystkich ludzi, którzy mają problemy z, no, z codziennym życiem. No, no, ludzi biednych, to prawda. I to są obszary bezrobocia, ubóstwa i to są problemy demokracji w Polsce i polskie problemy, to jasne. Ja nie twierdzę, że PiS jest jedynym problemem. Ja mówię w obszarze politycznym i tym, w którym pan pytał, to są ludzie, którzy niszczą i szkodzą, świadomie szkodzą demokracji, bo chcą się dorwać do władzy za wszelką cenę. Natomiast demokracja w Polsce generalnie oceniam bardzo wysoko, lokalną bardzo wysoko, ale oczywiście wszystkich problemów nie rozwiązała. Podobno szwajcarska demokracja rozwiązała już wszystkie problemy. Jak będziemy tyle lat demokratyczni, co Szwajcaria, wtedy może też tak będzie. Panie marszałku, teraz zapytam jako polityka. Mówi pan o swoich politycznych przeciwnikach. Czy widzi pan jakąś alternatywę dla Platformy Obywatelskiej na scenie politycznej? Pytanie przewrotne. Ale nie bardzo wiem, co to znaczy. Znaczy partia, która ma wygrać wybory, rządzić Polską? Dokładnie. Znaczy, dzisiaj jedyną taką szansę, sądząc w sondażach, ma PiS, ale myślę, że przegra, bo to by była pewna katastrofa. No, to byłoby nieszczęście dla Polski. To by było oddanie Polski w ręce fanatyków chorych z nienawiści, ludzi, którzy nienawidzą swoich przeciwników, którzy nie umieją przegrać, którzy oskarżają demokratycznie wybrane władze. Obecnie w Polsce to są mordercy i przestępcy. To byłby jakiś potworny konflikt z prezydentem. Myślę, że taka groźba Polsce nie grozi. No, poza PiS-em, sądząc z sondaży, które na ogół się zawsze potwierdzają, pozostałe partie mają poparcie tak małe, że wyboru wygrać nie mogą. Myślę, że PiS też nie wygra. No, Polska nie zasłużyła na taką katastrofę jak rządy Prawa i Sprawiedliwości. Czy Prawo i Sprawiedliwość, czy jakakolwiek inna partia na polskiej scenie politycznej, pana zdaniem, ma szansę przedstawić jakiś alternatywny program rozwoju dla polskiej gospodarki? No, PiS nie ma na pewno. No, PiS nie ma żadnych programów. PiS to jest tylko grupa ludzi, która za wszelką cenę chce się dorwać do władzy. I to wszystko. To jest cały program. Mhm. Robić wszystko, powiedzieć wszystko, obiecać każdemu. Nie ma żadnego znaczenia, żadna moralność, żadna prawda się to nie liczy. Liczy się tylko jedno. Interes, żeby Kaczyński był premierem. Dorwać się do władzy.
władzy. Więc niczego w ogóle sensownego tam nie mogą sformułować. Pozostałe partie są w stanie sformułować sensowne programy, no tylko, że nie, no poparcie jest takie, że one nie będą rządzić, więc co najwyżej mogą rządzić tylko w koalicji, ale na to jest czas mówienie po wyborach. Ja bardzo chciałbym, żeby Polskie Stronnictwo Ludowe weszło do Sejmu i chciałbym z PSL-em rządzić w przyszłym parlamencie. Jeszcze jedno pytanie. Wspomniał Pan o problemach polskiej demokracji, że to nie tylko problem polityki, ale przede wszystkim problemy, z jakimi codziennie stykają się obywatele. Wśród tych obywateli, wśród Włocławian, także na ulicy, bardzo często daje się słyszeć takie głosy zniechęcenia polityką. Czy nie sądzi Pan, że polska demokracja w pewnym sensie przechodzi kryzys? Nie. Ja nie widzę tego. Znaczy, zniechęcenie polityką jest zawsze, jest wszędzie na świecie. I narzekanie na polityków jest pewną stałą cechą. Wielu ludzi narzeka, ponieważ uważa, że jest im źle przez polityków. To jest nie zawsze tak. Często są różne czynniki, które do tego prowadzą. Ja nie widzę elementów kryzysu. Jeżeli jest jakiś kryzys, to ostrość i ten konflikt, który PiS wywołuje, bo to jest rzeczywiście nieuznawanie wyników demokratycznych wyborów jest pewnym przejawem kryzysu, bo demokracja polega na między takim prostym mechanizmie. Umawiamy się, robimy wybory, kto wygrywa te wybory, to rządzi, a ten, co przegrał, składa mu gratulacje i uznaje wynik. Natomiast w Polsce mamy coś innego. Ten, co przegrał, to już piąty raz te wybory, mówi, że rządzą zdrajcy, przestępcy, mordercy. My mamy moralne prawo mówić w imieniu Polski, oni nie mają. No to jest wyzwanie dla demokracji. Innych poważnych problemów nie widzę. No, oczywiście są problemy, czy ta demokracja, już mówiliśmy o tym, rozwiąże tak realne problemy społeczne i gospodarcze. Na razie rozwiązuje. A wybory lokalne, wybory samorządowe, w ubiegłym roku ta frekwencja nie wyglądała najlepiej. Nie, źle wyglądała. To jest problem nie tylko z lokalnych, to jest problem wyborów w ogóle w Polsce. Frekwencja jest bardzo niska, bardzo źle. I to jest problem oczywiście demokracji, tak, to jest problem. Czy to nie jest tak, że w ten sposób ludzie głosują nogami? Czy jest jakiś inny... Co to znaczy? To znaczy, pokazując swoją niezgodę na przykład no dla tego, co dzieje się na tej lokalnej scenie politycznej w Polsce, o której bardzo często... No tego nie wiem, no to już by trzeba pytać, dlaczego nie głosują. Myślę, że nie głosują z różnych powodów, bardzo różnie. Między innymi nie głosują dlatego, bo nie dostrzegają, to jest źle, no, ale nie dostrzegają związku między głosowaniem a swoim losem. Po prostu nie rozumieją tego. No, Polska tyle lat była krajem w niewoli, że wykształcił się mechanizm, że władzy się nie ufa i władza jest właściwie obca. I to każda władza, nawet ta, która pochodzi z demokratycznego wyboru. I trzeba cierpliwie ludziom tłumaczyć, że jeżeli chcą, żeby ich sprawy były rozwiązywane przez właściwych ludzi, to muszą tych ludzi wybrać. Bojkot wyborów nic nie da. Jest na to szansa? Szansa na to, że polska demokracja okrzepnie w przeciągu kilkudziesięciu najbliższych tego lat? Tego nie wiem. Tak daleko nie potrafię sięgnąć w przyszłość. Ale demokracja w Polsce jest bardzo stabilna i generalnie to jest wielki sukces i rozwiązuje problemy. To jest jej siła. To trzeba to ludziom ukazywać, tłumaczyć. Na zakończenie jeszcze naszego spotkania nie uciekniemy od tego, co przed nami, a przed nami wybory parlamentarne roku 2011. Jak Pan sądzi, sądząc po sondażach, o których już wspomnieliśmy dzisiaj, czy ten układ sceny politycznej, czyli Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe powtórzy się po wyborach? Znaczy, że Platforma wygra, drugi będzie PiS, tak? Tak. No wszystko na to wskazuje, że taki sondaż jak Pan, taki układ, jaki na podstawie sondaży, że będzie się odtworzy w wyborach. Pytanie jest o skalę zwycięstwa Platformy. To jest pytanie. Potrafię Pan na to pytanie odpowiedzieć? Nie. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za wizytę. Gościem CW24 był dziś marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, pan Stefan Niesiołowski. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Dobranoc.